W tym odcinku zaprezentuję dwa ćwiczenia: jazda z wykorzystaniem hamulca tylnego oraz tak zwany przeciwsiad. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Jeżeli chodzi o kolejne ćwiczenie, które chciałem Państwu zaprezentować, to jest to jazda z wykorzystaniem hamulca nożnego. Jest to bardzo fajne ćwiczenie. Często spotykam się na swoich szkoleniach techniki jazdy z totalną niewiedzą i nieznajomością możliwości, które daje nam hamulec tylny. Często motocykliści z niego nie korzystają. Tutaj trzeba pamiętać oczywiście o tym, że podstawowym hamulcem jest oczywiście zawsze hamulec przedni. To jest podstawowy hamulec. Hamulec tylny jest hamulcem pomocniczym. On sprawdza się właśnie bardzo fajnie przy wykonywaniu manewrów wolnych. Czyli krótko mówiąc, przy jeździe z prędkościami poniżej progu równowagi. I jak tutaj w tym ćwiczeniu z niego korzystać? A mianowicie, kiedy go wciskamy? Wciskamy go w momencie, gdy rozpoczynamy wejście w zakręt, tak? Czyli w momencie, gdy przechylamy motocykl, naciskamy dźwignię hamulca nożnego. W momencie, gdy skręcimy dźwignię, odpuszczamy motocykl, zaczyna się podnosić i wtedy jeszcze dodatkowo na odcinku prostym dodajemy gazu, żeby była większa prędkość. Fajnie jest również w trakcie wciskania hamulca nożnego zwrócić uwagę na to, żeby motocykl nie szarpał, to w momencie, gdy naciskamy hamulec nożny, wchodząc w zakręt, jednocześnie dodajemy delikatnie już gazu. Wtedy w momencie, gdy chcemy podnieść motocykl z przechyłu, odpuszczając hamulec, zwalniając hamulec nożny, on ma już swoją odpowiednią prędkość i wtedy możemy jeszcze chwilowo zwiększyć obroty silnika, żeby szybciej motocykl się wyprostował. I tak jak widzicie, no wtedy ta jazda jest płynna. Powiem tak, że im mocniej będziemy naciskać hamulec nożny, im jednocześnie będziemy zwiększać gaz, tym powinniśmy osiągnąć lepsze efekty ciaśniejszego zawracania. To jest dziwne, by nam się wydawało, ale musicie to poćwiczyć, musicie się sami przekonać. Czyli pamiętajcie, jednoczesne naciśnięcie hamulca nożnego musi wiązać się z jednoczesnym odkręcaniem manetki gazu, czyli zwiększaniem tego gazu. I wtedy powinniście poczuć ten efekt, że w momencie zwiększania nacisku powodujemy również zacieśnienie zakrętu. Ten przeciwsiad teraz na drugim biegu, ale tu pamiętajcie, ciasne zawracanie, to nie jest technika skrętu, ciasne zawracanie. I tutaj dobrze jest popatrzeć za siebie. Też można to wykorzystywać sobie na egzaminie. Jeżeli by się chciało, choć pokazywałem z hamulcem nożnym. Równie ciasno można z hamulcem nożnym zawrócić. Także, ale ćwiczyć można, bo nie wiadomo kiedy. I tutaj wzrok nie horyzontalnie, tylko za siebie. Siebie i robimy na pamiętajcie,
Im motocykl jedzie szybciej, tym bardziej go możemy pochylić. Także zobaczcie, ile możemy w trakcie jazdy po ósemce, ile możemy się pobawić i poćwiczyć. Musimy pamiętać, że technika tak zwanego przeciwsiadu to jest zupełnie inna technika niż technika jazdy po zakrętach. Dlatego tutaj, żebyście nie złapali złych nawyków, żebyście później nie odchylali się na zewnątrz w momencie, gdy jedziecie po zakrętach. O tym trzeba pamiętać. To służy nam tylko do tego, żeby ciasno zawrócić. Zwróćmy uwagę, że tutaj puszczam wewnętrzną nogę, odrywam od podnóżka, bo siedzę na zewnętrznym podnóżku. Zwróćcie również uwagę na to, że obciążając ten zewnętrzny podnóżek, przesuwając biodra, ja nie podnoszę tyłka, tylko przesuwam się tak, żeby nie podnosić z pozycji zbyt wysoko, żeby nie powodować to, że środek ciężkości się nagle zmienia i ten motocykl nierówno zaczyna jechać, to zawieszenie w sposób nieprawidłowy zaczyna pracować i mamy problemy. Zwróćcie również uwagę na to, że ten dosiad ma również wpływ na to, że moja góra jest luźna. No i bardzo ważne, żeby patrzeć za siebie. To jest ciasne zawracanie, czyli patrzymy za siebie, nie horyzontalnie, tylko patrzymy za siebie, nisko, po ziemi, i wtedy daje to odpowiednie efekty. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zapraszam również do oglądania innych moich filmów, w których mówię o technice kierowania, między innymi filmów związanych z wykładami, z podstaw techniki kierowania, jak również filmów bardziej specjalistycznych, które omawiają tematy typu na przykład trail braking. Zapraszam.